Czy nadal pan stoi na tym stanowisku, że chciałby pan, żeby Trump był prezydentem USA? Jeśli pan pyta mnie o moje doświadczenia i moje przewidywania czy poglądy na temat polityki, tak, jestem za republikanami. Nie wiem, kto będzie kandydatem republikanów do tej pory, jeszcze nie wiadomo. To jest dosyć oczywiste. Więc zobaczymy. To jest niestety realny scenariusz, który jest dzisiaj na stole, że Trump wróci do władzy i to będzie Trump dużo gorszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w czasie jego pierwszej kadencji. I co to oznacza? To oznacza dla Europy, że Europa musi stanąć na własnych nogach. To oznacza, że potrzebujemy bardzo szybkiego pogłębienia współpracy zarówno przemysłów obronnych wewnątrz Unii Europejskiej, jak i bezpośredniej współpracy wojskowej. Chce pan wspólnej armii europejskiej? My razem od dawna jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Jeżeli dojdzie do radykalnego zwrotu w polityce Stanów Zjednoczonych, to jest dzisiaj tak naprawdę konieczność. Od lat wiadomo, że zainteresowania Stanów Zjednoczonych przesuwają się coraz mocniej na Pacyfik. Oczywiście prezydentura Bidena to była prezydentura zaangażowania w obronę suwerenności przez Ukrainę, ale nikt nie może dać gwarancji, że po zmianie władzy na tych, których z taką nadzieją wyczekuje pan poseł Czarnek, że to się dosyć dramatycznie nie zmieni. A jeśli się zmieni, to będziemy zdani w Europie na siebie. I to oznacza, że musimy naprawdę przyspieszyć z integracją. Dlatego też ci, którzy kręcą nosem na pogłębienie integracji europejskiej, tak naprawdę zupełnie nie myślą o przyszłości odleglejszej niż rok, dwa, trzy lata. Albo Europa będzie współpracowała silniej i będzie zdolna do tego, żeby obronić swoje bezpieczeństwo, albo znajdziemy się naprawdę w nieciekawej sytuacji. Jest absolutnym idiotyzmem, wspierać w tym momencie polityka, który tak naprawdę stanowi zagrożenie dla obrony niepodległości Ukrainy, a co za tym idzie realne zagrożenie polskiego. Teraz wszystkie te programy, które dzisiaj obowiązują w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, jeżeli dokonałaby się faktycznie dramatyczna zmiana w Stanach Zjednoczonych, po prostu przestaną obowiązywać. I w związku z tym rozważania na temat historycznej roli Stanów Zjednoczonych w takim scenariuszu będą bardzo ciekawe, ale będą zajmujące głównie dla historyków. My musimy w Europie zbudować nasze zdolności obronne. To, o czym mówiła pani minister Lubnauer, czyli integracja przemysłów obronnych, to jest jedno, ale my potrzebujemy też wspólnych europejskich sił szybkiego reagowania w takiej sytuacji, jeżeli nie chcemy, żeby odpukać w najgorszym scenariuszu doszło po prostu do okupacji znaczącej części polskiego terytorium. Panie pośle, co z bronią atomową? Oczywiście, co z ładunkami jądrowymi? Sekundę. To jest jakiś baśniowy scenariusz. Dlaczego baśniowy? To się nie wydarzy. Bo przecież w programie Nuclear Sharing uczestniczy wiele krajów europejskich. Proponowałbym, żebyśmy rozmawiali o scenariuszach, które się wydarzą, a to oznacza na przykład to, że mamy taką oto sytuację, jest dobra informacja, że jest porozumienie, jeżeli chodzi o ramy finansowe Unii Europejskiej, które pozwala w inny sposób traktować nakłady obronne niż inne nakłady, jeżeli chodzi o dług publiczny. Czyli dla pana to są mrzonki? To jest dobry wspólny krok, za którym powinna pójść pogłębienie współpracy, także jeżeli chodzi o siłę szybkiego reagowania różnych krajów europejskich, bo nasze bezpieczeństwo może zależeć od tego, czy tutaj, na polskiej granicy, będą żołnierze hiszpańscy, żołnierze włoscy, żołnierze holenderscy, żołnierze z państw skandynawskich. Bo sami, i to też trzeba sobie powiedzieć bardzo otwarcie, niezależnie od tego, jaki jest obecnie i przewidywany poziom nakładów polskich w PKB na uzbrojenie, sami bez współpracy innych krajów przy tym położeniu geograficznym, które mamy, będziemy w bardzo nieciekawej sytuacji.